Zrobię. Będziesz miała najlepszą Katarynę w całym Turczynie. Muśka, słyszałaś? Będę miała Katarynę. Będę zjeżdżała z tej samej górki, co ty. Dzień dobry. Tata. No chodź się przywitać, chodź. No, przywitaj się. Proszę. Dziękuję. Tutaj będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Proszę księdza, ja nie przyjechałem tu na rozmowy. Przyjechałem po swoją rodzinę. Wasze powitanie nie było zbyt serdeczne. Kasia jeszcze płacze, a moja siostra... Siostra księdza, a moja żona. Krystyna ma chyba prawo decydować o własnym losie. Ona nie ma żadnych praw. Niech pan nie będzie bezczelny. 2 dni temu samowolnie opuściła szpital psychiatryczny. Tak, proszę księdza. Krysia uciekła z domu wariatów. Lecę, cześć. Karolina, chodź do nas. Oj, mamo, jestem już spóźniona. Zapomniałaś się pożegnać. Przecież powiedziałam cześć. To ma być grzeczne pożegnanie, mamy gościa. Ave, moriturite salutant. Idź już lepiej. Przepraszam, czasami jak ją coś napadnie, bywa nieznośna. Nie szkodzi, moja córka też bywa nieznośna. Kasia? A ile ona ma lat? Katarzynka 6. O, to najgorszy okres ma jeszcze przed sobą. Ja nie sądzę. Bardzo wiele zależy od wychowania. No tak, ja też się staram. To tylko kwestia właściwej organizacji. Dziecko nigdy nie powinno się nudzić. Wtedy nie ma żadnych głupich pomysłów. Katarzynka na przykład oprócz tego, że ma najlepsze przedszkole, 2 razy w tygodniu chodzi na basen, 3 razy w tygodniu na rytmikę, bierze także lekcje angielskiego. To chyba dużo kosztuje. Ja nie liczę kosztów, jeżeli chodzi o moją córkę. Tak. A żona? Żona nie pracuje. Moja żona... Ona nie może pracować, jest chora. Przepraszam, nie powinnam była. W porządku. Czasami tylko nie wiem już, co mam robić. Tak bardzo chciałbym pomóc jej. Krystyna jest taka bezradna. A Katarzyna, ona bardzo cierpi. Przepraszam bardzo. Tak bardzo kocham je obie. Ja już jestem gotowa, ale naprawdę nie musi pan się fatygować. Mój samochód jest do pani dyspozycji. Tylko parę minut drogi. Samochodem będziemy w minutkę. Zostawił pan w łazience. Przepraszam bardzo, ale mam takie kłopoty, że trasę zupełnie głowę. Niczego nie brakuje. Tego szukałem. To jest lekarstwo mojej żony. Myślę, że będzie jeszcze potrzebne. Gdyby potrzebował pan czegoś, jestem przecież lekarką. Dziękuję bardzo. Mam wszystko, co jest potrzebne mojej żonie. Nie. Wszystko poplątałeś. Niczego nie czujesz. Niczego nie wiesz. Krysiu, ty nie możesz tego wszystkiego tak rzucić. Ty nic nie rozumiesz. Ja właśnie teraz uciekłam z dzwonnicy. Krysiu. I nie mam już brata. Jestem już, kochanie. To może ja zostawię was na chwilę samych? Proszę. Nie. Moglibyście swobodnie sobie porozmawiać? Zostań. Przecież jesteśmy jedną rodziną. Nie mamy przed księdzem żadnych tajemnic, prawda, Krysiu? Nie mówiłaś nic księdzu o naszych problemach? Ja nie chciałbym się narzucać, ale rzeczywiście niewiele o was wiem.
Krysia zupełnie straciła zaufanie do ludzi. To wszystko przez tą straszną chorobę. Nie bój się, kochanie. Jesteś wśród przyjaciół, wśród bliskich. Wszyscy chcemy ci tylko pomóc. Krysiu, wiesz, jak bardzo mi na tobie zależy. Jak mi zależy na tym, żebyś wróciła do nas. Do mnie. Do Kasi. Ona zupełnie się już pokupiła. Krysiu. Krysia nie powinna sama decydować o sobie. Ona nie potrafi odróżnić dobra od zła, wroga od przyjaciela. Ktoś musi o nią zadbać. Tak? I dlatego pan ją umieścił w szpitalu? Musiałem, ona jest bardzo chora. A poza tym mamy przecież córkę. Ja nie mogłem pozwolić, żeby patrzyła na matkę w takim stanie. Przestań. Nie mieszaj w to Kasi. Krysiu, przecież wiesz, jak bardzo ją kocham. Przestań! Bóg mi świadkiem, że zrobiłem już wszystko, co mogłem zrobić. Ale ty niczego nie chciałaś. Dopiero doktor Kozłowski przekonał cię, że powinnaś poddać się leczeniu dla swojego dobra. Nie chciałam. Bardzo dobrze zrobiłaś, Krysiu. Podpisałaś zgodę na leczenie dla naszego wspólnego dobra. On mi powiedział, że mi zabiorą dziecko. Przecież nikt by tego nie zrobił. A Kasia dobrze, że cię nie widzi w takim stanie. Przestań! Ona bardzo cierpi, kiedy widzi, jak ty jesteś chora. Jak krzyczysz, jak tłuczesz wszystko, jak wijesz się po podłodze z pianą na ustach. Tak mówi, zabierz mnie, tatuś. Przestań! Dasz jej kapciuszki? Przestań! Przestań! Przepraszam. Zadzwonię po lekarza. Nie trzeba. Teraz będzie już wszystko dobrze, prawda, Krysiu? Tego, co mówiłeś, to wyraziła zgodę na leczenie. No tak, tak. I co? Musi wrócić do szpitala. Zgodnie z prawem, tak. Ale nie wiem. To znaczy, wiem za mało. Jak się czuje moja żona? Czy dobrze zniesie podróż? No, pani Krystyna wiele zniesie, jeśli będzie miała dogodne warunki. Będzie miała. Mam Volvo. Jeszcze raz bardzo dziękuję za opiekę nad żoną. Dziękuję bardzo. Nie martw się, mamuś. Będę cały czas przy tobie. Nie, Katarzynko. Mamusia musi wrócić teraz do szpitala. Mamo. Katarzynko! Wujku Antoni! Katarzynko, nie rób teraz tutaj scen! Nie. Co nie? Krysiu. Zostajecie z nami. Jeszcze ten dziwak jakiś samą wodę pije. O panią się dopytywał. O mnie? No. Na mnie już czas. Spóźnienie. Do widzenia. Do widzenia. Proszę pana, przepraszam. Dzień dobry, Krysiu. Nie poznajesz mnie? To ja, twój drogi, kochany mąż. Pani Krysiu, da pani na krechę. Nie przeszkadzaj sobie, kochanie. Ja zaczekam. Doczekam się, Krysiu. Bóg zapłać, panie Krysiu. Bóg zapłać za zrozumienie dla prostego człowieka i jego potrzeb elementarnych. Do widzenia, panie Marcinie. Krechę ma już pan wyczerpaną. Niech panią pan Bóg w dzieckach wynagrodzi, da pieniądze i dobrego męża. Do widzenia. Do widzenia, panie Krysiu. Chciałem się pożegnać.
Brawo, Krysiu. Nie wiedziałem, że potrafisz być taka stanowcza. Dużo nie wiesz. Czego chcesz? Zmieniłaś się i chyba wiele zapomniałaś. Pytałam, czego chcesz. Czego ci życzył ten pijany chłopek? Przyzwoitego męża? Ty masz męża, Krysiu. Zostaw mnie. Ja się już ciebie nie boję. I nie musisz. Ja chcę tylko twojego dobra. I tylko po to przyjechałeś, żeby mi to powiedzieć? Powiedzieć to za mało. Ja chcę dla ciebie coś zrobić. Przyjechałem po ciebie, Krysiu. Po mnie? I po Kasię. Kasię, zostaw w spokoju! Nie denerwuj się, kochanie. Mam tu lekarstwo dla ciebie. Ekopizerian, pamiętasz, jak ci pomógł? Zostaw mnie. Zostaw nas w spokoju. Nie uda ci się drugi raz. Już nigdy, rozumiesz? Już nigdy nie zrobisz nam nic złego. Już nigdy nie rozdzielisz mnie i Kasi. Już nigdy nie wsadzisz mnie do szpitala. Widzisz? Byłbym zapomniał. Co to jest? To dla twojego dobra, Krysiu. Wyrok sądu rodzinnego, skazujący cię na ponowne umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym. Wyrzuty sumienia przygnały? A co, co się stało? Nic. Tylko kto wczoraj gospody nie zamknął? Boże, zginęło coś? Na oko nic, tylko pan położy ten klucz na półce. Jakieś kłopoty, Krysiu? Denerwujesz się, Krysiu? Może chcesz coś na uspokojenie? Panie Marciniak, piwo! Idę z pani, Krysiu! Forsa się zgodziła? Honorowy jestem. Zgodziła. Nie myślałam, że pan tak szybko odda. Bo się dała dobrą fuchę. Przyjęlim, zrobilim, jeszcze nie przepilim. W te same pani dała. Jak zwykle. No i bardzo dobrze. Adidasa tutaj nie mamy. Starczy, panie Marcinie. Niech pan wymyśli coś nowego. Zastanowię się. Moja biedna Krystyna. Jak ty to znosisz? Zawsze byłaś taka wrażliwa. W gospodzie nie ręce, tylko język twardnieje. Daj spokój. Te gminne powiedzonka w twoich ustach. Czego chcesz? Przecież wiesz, chcę ciebie. Pytałam, co podać. Ja tutaj pracuję, ja nie mam czasu na pogawędki. Jeszcze zobaczymy. Zrób mi herbatę. Taką jak zwykle? Mhm. Takiej nie mamy. Zrób jakąkolwiek. Przecież ufamy sobie, prawda, Krystyna? W szklance? Krysiu, a
gdzie są twoje maniery? Wyleczyłeś mnie z nich. Przecież ona jest brudna. No i co z tego? Adidasa tutaj nie mamy.